Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. We wtorek 19 lipca 2022 roku w stolicy Iranu Teheranie odbył się trójstronny szczyt z udziałem prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego, prezydenta Turcji Recep'a Erdoana i prezydenta Rosji Władimira Putina. Warto podkreślić, że od chwili rozpoczęcia otwartej agresji Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego bieżącego roku, była to pierwsza wizyta rosyjskiego prezydenta poza terytorium byłego Związku Sowieckiego. Rozmowy w tym formacie trójstronnym dotyczyły m.in. procesu astańskiego, czyli dialogu ustanowionego przez Turcję, Iran i Rosję w celu rozwiązania różnic dotyczących przyszłości Syrii. No, w Syrii, gdzie wszystkie trzy kraje są zaangażowane militarnie, chociaż mają w wielu kwestiach sprzeczne interesy. Ponadto bardzo istotnym punktem była chęć otrzymania przez, przez Turcję takiej zgody. Rosji i Iranu na kolejne operacje wojskowe na północy, na północy Syrii, na tej, w tej części Syrii kontrolowanej przez Kurdów, natomiast warto oczywiście także zauważyć, że rozmawiano bardzo szeroko na temat współpracy gospodarczej. Tym, co niewątpliwie przykuwa uwagę wielu komentatorów, wielu także polityków, jest fakt, że w tym spotkaniu brał udział członek NATO. No, niewątpliwie po tym szczycie madryckim Sojuszu Północnoatlantyckiego, który ogłosił Rosję oficjalnym przeciwnikiem, tego typu zachowanie jak prezydenta Reczepa Erdoana niewątpliwie wywołuje spory niepokój, nie tylko w Białym Domu, ale także w wielu stolicach państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. I jednym z kluczowych tematów tej konferencji, tego szczytu, były tureckie plany ataku na Syrię północną na tereny zajmowane i kontrolowane przez Kurdów. Turcy chcieliby zdobyć region Manbij, miasto Telerifat, które są kontrolowane przez syryjskie siły demokratyczne. No niewątpliwie taka inwazja turecka na te tereny kontrolowane przez Kurdów doprowadziłaby do zniszczenia autonomicznej administracji Syrii. Północno-wschodniej to byłby taki jeden z głównych celów operacyjnych Republiki Tureckiej. Warto zauważyć, że Syryjskie Siły Demokratyczne to ważny sojusznik Stanów Zjednoczonych w walce z państwem islamskim i Trudno, aby dzisiaj Amerykanie mogli tak łatwo zgodzić się na turecką inwazję, choć warto zauważyć, że w okresie prezydentury Donalda Trumpa w 2019 roku siły amerykańskie wycofały się z części właśnie Syrii, tak aby otworzyć drogę do inwazji tureckiej, no, co zostało zresztą potraktowane przez wielu Kurdów jako, jako zdradę. Jeśli chodzi o te kwestie potencjalnej inwazji tureckiej w północnej Syrii, to podczas szczytu w Teheranie nie zapadły żadne konkretne decyzje przynajmniej oficjalnie, bo oczywiście jakieś tajne protokoły, jakieś tajne ustalenia mogły być zawarte. Natomiast to, to, to co zostało przekazane do opinii publicznej, wskazuje na to, że Iran sprzeciwia się przede wszystkim Iran sprzeciwia się właśnie operacji wojskowej w północnej Syrii, no argumentując to, że zaszkodzi to nie tylko Syrii, ale także Turcji i całemu regionowi, a także przyczyni się do wzrostu zagrożenia terrorystycznego. Natomiast to, co wymaga szczególnego podkreślenia i szczególnej uwagi, to fakt przyłączenia się prezydenta Erdoana do całej tej tyrady antyzachodniej, którą prowadził, prowadził zarówno Ali Khamenei, najwyższy przywódca Iranu, no jak i jak i Ebrahim Raisi, czy Władimir Putin. Chodzi o te wystąpienia właściwie antyamerykańskie, wprost antyamerykańskie irańskich Polityków, chodzi o potępienie sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na Syrię, chodzi także o przerzucanie winy na Waszyngton za sytuację humanitarną w Syrii, a także jeśli chodzi o żądania wycofania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z Syrii. No, niewątpliwie przyłączenie się tureckiego prezydenta do takiego przekazu, do takiej narracji można uznać za sukces zarówno Rosji, jak i Iranu. No, jest to ewidentne granie na rozbijanie solidarności NATO, i ma to szczególny wydźwięk w roku 2022, w którym odbył się szczyt NATO w Madrycie, który zresztą przedstawił Rosję w tej nowej strategii NATO jako głównego przeciwnika. Strategicznego sojuszu No i niewątpliwie sytuacja, w której prezydent państwa członkowskiego NATO pojawia się w Teheranie i przyłącza się do tego typu właśnie zwrotów, do tego typu narracji antyamerykańskiej, jest no, po pierwsze bardzo zastanawiające, po drugie niewątpliwie osłabia wydźwięk całego szczytu madryckiego. Prezydentowi Recepowi Erdoganowi niewątpliwie bardzo zależy na sukcesach w polityce zagranicznej, co mogłoby no, zwiększyć jego szansę na reelekcję w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, i to jest jeden z tych czynników, które brałbym tutaj bardzo poważnie pod uwagę, jeśli chodzi o właśnie te, te działania. Warto zauważyć także, że prezydent Turcji bardzo mocno apelował o solidarność nie tylko w walce z kurdyjskimi. Bojownikami, ale także z siatką mieszkającego w Stanach Zjednoczonych tureckiego polityka i duchownego Fetulaha Gilena. To właśnie tego przywódcę politycznego Erdoğan i w ogóle obecny establishment polityczny w Republice Tureckiej oskarża o zorganizowanie nieudanego puczu wojskowego w 2016 roku. No, ewidentnie widać tutaj. Rozbieżność interesów między, między Ankarą i Waszyngtonem, chociażby w kontekście właśnie tego, tego puczu z 2016 roku. Jeśli chodzi o konkrety między Turcją a Iranem, konkrety, które zostały osiągnięte właśnie w Teheranie 19 lipca, to warto zauważyć, że jedynym konkretem, przynajmniej tym oficjalnym, bo zawsze może oczywiście być jakiś protokół tajny, jest przedłużenie o 25 lat kontraktu na sprzedaż irańskiego gazu do Turcji. No, jako wielkiego sukcesu nie traktowałbym tutaj takich bardzo ogólnych deklaracji o współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu, bo tutaj Iran nie sprecyzował, kogo uważa za terrorystów. Na no, Turcję wiadomo, że uważa różnego rodzaju ugrupowania, i, ugrupowania polityczne i różnego rodzaju ugrupowania paramilitarne. Kurdyjskie. Natomiast w, w tym zakresie no, jakby interesy Iranu i Turcji nie są, nie są spójne, co zresztą jakby ten, szczyt, ten szczyt potwierdził. No, na tle tych ustaleń irańsko-tureckich o wiele bardziej konkretnie wyglądają ustalenia między Rosją a Iranem. To właśnie na szczycie w Teheranie 19 lipca tego roku doszło do zapowiedzi potężnych inwestycji przez Gazprom w Islamskiej Republice Iranu. Chodzi o kwotę 40 miliardów dolarów, która miałaby być zainwestowana w irański przemysł naftowy. To może wskazywać, że establishment irański już pogodził się z tym, że nie będzie powrotu do porozumienia nuklearnego wynegocjowanego w 2015 roku w Wiedniu, a jednostronnie zainwestowano przez Donalda Trumpa w roku 2018. No, to co bardzo istotne w tym kontekście, to fakt, że rozliczenia między oboma państwami mają być dokonywane w lokalnych walutach, z ominięciem dolara. Ali Hamenei powiedział, cytuję, że dolar powinien zostać stopniowo wycofany z globalnego handlu koniec cytatu. No myślę, że to bardzo niepokojące takie zapowiedzi dla Białego Domu i można się spodziewać moim zdaniem tutaj jeszcze większego zacieśnienia współpracy Stanów Zjednoczonych nie tylko z Izraelem, o czym mówiłem w kontekście deklaracji jerozolimskiej, w kontekście tej wizyty na Bliskim Wschodzie Joe Bidena, ale myślę, że cały czas pogłębiania tej pracy nad budową koalicji antyirańskiej tego typu zapowiedzi no niewątpliwie w mojej ocenie przybliżają nas do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, do tej wojny, do której się bardzo mocno przygotowuje Izrael. Warto także zauważyć, że ten szczyt w Teheranie był swego rodzaju odpowiedzią irańską na szczyt w Dżeddzie w Arabii Saudyjskiej z udziałem Joe Bidena i przywódców dziewięciu państw arabskich. Przypomnę tylko, że w dniach 13-15 lipca 2022 roku Joe Biden odbył swoją pierwszą podróż na Bliski Wschód, pierwszą jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Odwiedził Izrael, autonomię palestyńską i Arabię Saudyjską, a w Saudyjskiej Jedzie spotkał się nie tylko z Mohammedem Bin Salmanem, czyli z, właśnie z młodym następcą tronu w Arabii Saudyjskiej, ale także z przywódcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Kuwejtu, Bahrainu, Omanu, Iraku, Egiptu i Jordanii. Niewątpliwie też warto zauważyć, że podczas tego swojego tournée. Po Bliskim Wschodzie Joe Biden ominął Ankarę, i myślę, że to też jest takim symbolicznym gestem bardzo istotnym w dyplomacji. Reasumując, można powiedzieć, że szczyt w Teheranie 19 lipca nie był jakimś wielkim przełomem geopolitycznym, ale niewątpliwie nakreślił kilka bardzo istotnych wektorów w polityce bezpieczeństwa tych trzech państw. Pokazuje także pewne bardzo ważne Trendy. No, między innymi kwestia porozumienia nuklearnego z Iranem. Wydaje się, że jest ona już bardzo mocno oddalona w czasie i wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie doszło do powrotu do tego porozumienia z 2015 roku. Druga kwestia to fakt, że sprawa potencjalnej inwazji tureckiej w północnej Syrii wcale nie jest przesądzona i niewątpliwie nie można powiedzieć, że jest, że jest to absolutnie przekreślona perspektywa. Wręcz odwrotnie, jeżeli doszło do jakichś tajnych porozumień między Moskwę, Anka, Moskwą, Ankarą i Teheranem, to jest to jeszcze bardziej prawdopodobne niż, niż było. Faktem jest, że prezydent Turcji gra, no, można powiedzieć, bardzo mocno wielowektorowo i to niewątpliwie może budzić niepokój w państwach takich jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, ale także i w innych stolicach państw natowskich, które mogą zadawać sobie pytanie, jak wygląda dzisiaj kwestia Solidarności po szczycie. Madryckim, kiedy po tym szczycie, gdzie Rosja została uznana za głównego przeciwnika sojuszu, prezydent państwa natowskiego spotyka się jak gdyby nigdy nic z prezydentem Rosji. No i wreszcie kwestia samej Rosji. Ten szczyt pokazał, że Rosja nie jest krajem izolowanym na arenie międzynarodowej, że ta izolacja ma miejsce ze strony przede wszystkim sojuszników Stanów Zjednoczonych, natomiast mocarstwa regionalne, takie jak Turcja, takie jak, takie jak Iran, ale nie tylko, bo przecież także Chiny czy Indie prowadzą normalną, normalne, normalną współpracę dyplomatyczną, gospodarczą i polityczną z Federacją Rosyjską. Warto to oczywiście mieć na uwadze w takim szerszym oglądzie stosunków międzynarodowych. Dziękuję Państwu za uwagę.